Niech Pan obdarzy Was spokojem. Piątek, 18 tygodnia okresu zwykłego. Chrystus mówi dzisiaj do nas: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jeśli kto chce pójść za mną. Żeby pójść za kimś, trzeba wiedzieć najpierw, za kim idziemy, potem pytamy, dokąd idziemy, jaki jest cel naszej wędrówki. Dziś chcemy się pytać, za kim idziemy, i z pomocą przychodzi nam pierwsze czytanie i to, co mówi Mojżesz. Przedstawia im Boga i pokazuje wyjątkowość tych czasów, w których oni żyją, wyjątkowość rzeczy, które widzą, i wyjątkowość rzeczy, które słyszą. Chce im pokazać, że wyjątkowy jest Bóg i Bóg wyjątkowo ich powołuje. Jest tu jakieś wybranie, jest tutaj ten Boży wybór tego właśnie narodu. Choć wcale nie wyjątkowego, nie wspaniałego, ale to jest Boży wybór. I dzisiaj też chcemy odkrywać to nasze pójście za Chrystusem, ale jednocześnie chcemy zobaczyć, jak wiele Bóg dla nas zrobił, w jakich czasach żyjemy. Choć my często mówimy, że to są trudne czasy, czy ciężkie czasy, chyba wszyscy mogliby tak powiedzieć. A czy jesteśmy w stanie dzisiaj zrobić tą refleksję, jak mówi Mojżesz, poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu. Co mamy dzisiaj rozważyć? Wielkość Boga i wielkość Jego dzieł. Dlatego Mojżesz mówi do ludu, zapytaj dawnych czasów, które były przed Tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi. Zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie, jak to, lub czy słyszano o czymś podobnym, czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak Ty słyszałeś i pozostał żywy, czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów? Widziałeś to wszystko. Widziałeś Boga, który mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wyprowadza z Egiptu. Widziałeś Boga, który przeprowadza Cię przez Morze Czerwone. Widziałeś Boga, który pokonuje Faraona. Widziałeś Boga, który przemawia z ognia. Słyszałeś głos Boży. Niesamowite jest to, co mówi dzisiaj Mojżesz do tego ludu. Więc poznaj dzisiaj i rozważ w tym sercu, czy to jest Twój Bóg, czy inne narody mają takiego Boga. Jeśli On jest tak wspaniały, tak wyjątkowy, to dzisiaj możesz czuć się wybrany do tego, żeby pójść za Nim, ale jest to propozycja, a nie nakaz. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jest wpisane w tą drogę zapieranie się, dlatego że nasza natura jest trochę zawsze inna, zawsze na przekór. Chcielibyśmy prościej, chcielibyśmy łatwiej, chcielibyśmy sami. Dzisiaj Chrystus to proponuje i mówi, mając świadomość naszej natury skażonej grzechem pierworodnym, naszej natury, która zawsze będzie brała na siebie i zawsze będzie brała dla siebie, że ja potrzebuję miłości, ja potrzebuję opieki, ja potrzebuję być kochanym i odrzucam wszystko, co zabiera mi to. Dzisiaj Chrystus mówi, jeśli chcesz, ale wiemy, za kim idziemy, za tym właśnie Bogiem, który jest mocny, który jest potężny, który troszczy się i który wybiera. Teraz wybór pozostaje nasz. Jeśli chcesz, to idź za Bogiem, jeśli nie chcesz, możesz nie iść. Wybór należy do nas, a Bóg już wybrał. Pan z Wami, niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.